Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku kolor zielony w teleturnieju idź na całość. Nie tylko w polskiej wersji, no ale jako, że format Let's Make a Deal w tym roku kończy 60 lat na świecie, to też stwierdziłem, że warto taki odcinek zrobić. No a jeśli chodzi o użycie zieleni w teleturnieju Let's Make a Deal w różnych wersjach, no to tutaj mamy kilka przykładów takich konkretnych. Dzisiaj zajmiemy się przede wszystkim wersją polską, ale nie tylko. Ponieważ, jak pamiętacie, ten kto ogląda archiwalne materiały na YouTube, czy też jeszcze pamięta z Polsatu, druga czołówka teleturnieju idź na całość. Tak z lat mniej więcej 98-2000 właśnie była w dominującej większości w kolorze zielonym. Jak widzicie, w tyle tego kota z tą złotą obręczą mamy zieloną płachtę. To jest takie zielone tło. No i to też tutaj mamy pierwszy akcent zielony. Następnym akcentem są bramki. W wersji Zygmunta Heisera w kolorze zielonym była bramka numer 3. Natomiast w wersji Krzysztofa Tyńca ten kolor przejęła jedynka. Bramka numer 1. Dalej mamy kolor zielony w różnych grach. Tutaj nam taki przykład mamy grę karcianą, to są karty. Na tej tablicy, gdzie mamy karty, litery ABC oraz cyfry 1, 2, 3 są właśnie w kolorze zielonym. Dalej mamy zielony czajnik, również była taka gra, gdzie został użyty zielony czajnik. Zielony cylinder, w tle mamy właśnie kurtynę, bramkę numer 3 zieloną. No i tutaj mamy jeszcze lepsze ujęcie bramki numer 3. No właśnie najlepsze, jakie udało mi się znaleźć. No i wychodzimy z Polski, przechodzimy do Niemiec, gdzie właśnie polska wersja była pod względem scenografii inspirowana właśnie wersją niemiecką, Geja aus Ganze. No i należy powiedzieć, że od roku 92 do roku 97 w tamtejszej wersji, właśnie bramka numer 3 była w kolorze zielonym. No potem to przejęła Polska. No i również taka rzecz miała miejsce również w wersji węgierskiej, jak już mówiłem wam w odcinku przy okazji węgierskiej wersji teleturnieju. Idzie na całość. No a jeszcze należy powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych w latach 1984-86 w finale bramka numer 3 także miała zielone akcenty. To był taki kolor zielony z różnymi akcentami niebieskiego, z różnymi odcieniami, no ale akcent zielony również był w tej bramce. No i ciekawym jest fakt, że również w scenografii They All Knew Let's Make a Deal również były zielone akcenty, ale tam były wszystkie kolory tęczy, tak więc nic dziwnego, że zielonego tam nie zabrakło. No i tak wygląda kwestia koloru zielonego w teleturnieju idź na całość w różnych wersjach na podstawie tych kilku przykładów. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!